Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych istnieje na KUL od roku 2000. Jest to jedyne kolegium tego typu po tej stronie Wisły, w tej części Polski i w naszym mieście. Co to znaczy? To znaczy, że KUL znalazł się w grupie elitarnych 8 uczelni, które podjęły wyzwanie zorganizowania takiego kierunku, który jest wymarzoną szansą dla humanistów. Dzisiaj humanistyka jest krytykowana, natomiast na MISH-u można studiować studia humanistyczne, łącząc je ze studiami społecznymi, bądź też odwrotnie, studia społeczne, a społecznymi są prawo, psychologia, dziennikarstwo, ekonomia i tak dalej, z tymi studiami humanistycznymi, które gdzieś tam w marzeniach studenta czy kandydata na studenta funkcjonują. Można łączyć prawo z historią, prawo z anglistyką, bądź też psychologię z dziennikarstwem, psychologię z romanistyką i tak dalej. Wariantów jest dużo. To wszystko zależy od studentów. Przede wszystkim kierujemy swoją ofertę dla młodzieży zdolnej, zdecydowanej samodzielnie konstruować swoje programy studiów, a więc konstruować swój los. To są jedyne studia humanistyczne, gdzie możemy łączyć dwa kierunki i za to nie płacić. Umożliwiamy takie studiowanie, ponieważ student nie jest zobowiązany do realizowania całego programu studiów, a jedynie tak zwane indywidualne programy studiów. My pomagamy studentom te indywidualne programy tworzyć, znajdujemy im tutorów, a więc opiekunów naukowych, pomagamy rozwiązywać wszelkie problemy. Przy okazji pomagamy rozwijać się naukowo. Studenci działają w kole naukowych, organizują konferencje, mają możliwość publikacji, co dla młodych, ambitnych ludzi jest bardzo, bardzo ważne. Także jeżeli chcesz studiować studia humanistyczne, a masz obawę, że nie znajdziesz po tym pracy, studencie czy kandydacie na studenta, uważam, że MISH-us jest dla Ciebie idealnym miejscem.